Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. To, co wyśpiewał zgodny chór proroków, przez wieki dzięki Duchowi Świętemu, teraz wypełnia się w przeczystym łonie Boga Rodzicy, Boga i Pana ziemi i niebiosów. Poczęła Panna i Panna powiła, po narodzeniu Syna pozostając zawsze dziewicą. Wziął Go w ramiona starzec sprawiedliwy, w świątyni pańskiej szczęśliwy Symeon, upragnionego swoim własnym wzrokiem, widząc Chrystusa. O Rodzicielko Króla wszystkich wieków, ku naszym prośbom z dobrocią się pochyl. Ty, która Syna łask rozsiewasz w koło jasne promienie, Chryste światłości w górze jaśniejąca, by nam objawić Ojca tajemnice, daj śpiewać kiedyś Tobie cześć w świątyni światła wiecznego. Amen. Duch Święty objawił Symeonowi, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Pana. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiąg i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy. Zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku. Dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duch Święty objawił Symeonowi, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Pana. Józef i Maryja złożyli Panu w ofierze za Jezusa parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Józef i Maryja złożyli Panu w ofierze za Jezusa parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował, Panie, wobec wszystkich narodów. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia. Bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. To, co na ziemi, to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował, Panie, wobec wszystkich narodów. Nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Pan Bóg okazał swoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów. Pan Bóg okazał swoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan, które przygotował wobec wszystkich narodów. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan Bóg okazał swoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów. Dzisiaj Najświętsza Maryja Panna przedstawiła Jezusa w świątyni, a Symeon, napełniony Duchem Świętym, wziął go w objęcia i błogosławił Boga. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj Najświętsza Maryja Panna przedstawiła Jezusa w świątyni, a Symeon, napełniony Duchem Świętym, wziął go w objęcia i błogosławił Boga. Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który został ofiarowany Bogu w świątyni, i zanośmy do Niego nasze prośby. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Chryste Zbawicielu, Ty jesteś światłem na oświecenie pogan. Oświeć tych, którzy Cię nie znają, aby uwierzyli w Ciebie
prawdziwego Boga. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Nasz Odkupicielu, Ty jesteś chwałą swego ludu Izraela. Niechaj Twój Kościół zajaśnieje wśród narodów. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Jezu, upragniony przez wszystkie narody, Ciebie ujrzał Symeon jako Zbawiciela. Doprowadź wszystkich ludzi do zbawienia. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Panie, podczas Twego ofiarowania Maryja, Twoja matka, usłyszała zapowiedź miecza boleści. Umocnij tych, którzy doznają utrapień w Twojej służbie. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Chryste, źródło szczęścia świętych, Ciebie ujrzał Symeon przed śmiercią, jak tego gorąco pragnął. Ukaż się w wieczności tym, którzy po śmierci pragną Cię oglądać. Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.